Zadanie 12. Oblicz obwód i pole figury przedstawionej na rysunku. W celu obliczenia pola należy pokroić naszą figurę na jakieś znane figury, na przykład albo na prostokąty, trójkąty. Można zauważyć, że tutaj na górze mamy trapez, na dole też mamy trapez, a w środku otrzymamy prostokąt. Więc spróbujmy wyznaczyć potrzebne odległości. Tutaj mamy 6 jednostek, tutaj mamy 4 jednostki. Figura jest symetryczna, więc ten odcinek musi być równy 1. Dlaczego? Od 6 odjąć 4 to 2. I tutaj potrzebujemy dwóch takich samych odcinków, więc 2 podzielić na 2 równe kawałki, więc ten kawałek musi być równy 1. Tutaj też będzie 1. Więc zaznaczamy jeszcze to, co wiemy. Dalej zauważamy, że tutaj mamy czwóreczkę, która opisuje nam szerokość naszej figury. Z lewej i z prawej strony mamy jedynki, więc od czterech, jak odejmiemy te dwie jedynki, otrzymujemy, że ta środkowa część musi być równa 2. I teraz możemy już przejść do obliczenia pola tego trapezu, który jest w górnej części naszej figury. Wzór na pole trapezu A plus B razy H na 2. Podstawy mamy, to jest 2 i 4. Wysokość 1, a w mianowniku 2 do przepisania. Po obliczeniach otrzymujemy 3. W środkowej części mamy prostokąt o wymiarach 2 na 4, więc wymnażamy 2 razy 4. Pole jest równe 8. Pole całej figury składa się po pierwsze z naszego prostokąta, który jest w środku, i z dwóch trapezów. Pole trapezu jest równe 3, więc dodajemy po pierwsze pole prostokąta 8 i dwa takie trapezy, czyli 6, razem 14. Dajemy odpowiedź, pole figury wynosi 14 jednostek kwadratowych. Teraz przejdźmy do obliczenia obwodu naszej figury. Tutaj zauważamy trójkącik, który ma przyprostokątne 1, 1, a tutaj mamy trzeci bok, który jest przeciwprostokątną. To jest połowa kwadratu. Więc znamy wzór na przekątną w takim niewidocznym kwadracie. I ten wzór to jest A pierwiastek z 2, gdzie A to jest bok 1. Więc tutaj w miejsce literki A wkładamy 1 i otrzymamy, że ten odcinek jest równy pierwiastek z 2. I już dalej łatwo obliczyć obwód, ponieważ zauważamy, że górny bok jest równy 4, dolny 4. Tutaj z lewej strony mamy 4, z prawej strony też ten odcinek będzie równy 4, więc mamy 4 czwórki. Dalej widzimy, że mamy 4 takie skośne boki, które mają pierwiastek z 2, więc piszemy dodać 4 pierwiastek z 2. Tu jeszcze wymnażamy, otrzymujemy 16 plus 4 pierwiastek z 2.